i śpiew ptaków jest i gaworzące pieski, no po prostu pełnia wiosny. Hello, hello, moi drodzy. No jestem nareszcie. Trochę mnie nie było na kanale. I dlaczego? Nie było mi dlatego, że postanowiłem zrobić porządek z moim kanałem. Kanał, jak zauważyliście ostatnimi czasy, no trochę zmienił. Zmienił jakby swój charakter. Bo z kanału, który chciałem robić, miał być typowo podróżniczy, no okazał się tematem o wszystkim. O życiu przede wszystkim, o wszystkim tym, co nas dotyczy, co się dzieje w ciągu naszego życia. I postanowiłem zrobić małą rewolucję, a mianowicie postanowiłem rozdzielić tą moją twórczość internetową na dwa kanały. Ten kanał, na którym jesteśmy teraz, pozostaje typowo podróżniczy i tutaj chciałbym wstawiać tylko i wyłącznie filmy z podróży małych, bliskich, malusich i jeszcze mniejszych. Natomiast założyłem nowy kanał pod wszystko mówiącym tytułem Byle do przodu, na którym właśnie chcę z Wami sobie porozmawiać o małych, drobnych sprawach, dużych sprawach, o takim zwykłym, szarym życiu, zwykłego, szarego człowieczka. I tam filmy będą się też pojawiały, bo tutaj się ostatnio nie pojawiały, ale tam będą się pojawiały filmy co tydzień, w niedzielę oczywiście, po kościółku, po obiedzie, po rosole. I tam Was właśnie zapraszam. Tutaj macie adres, w opisie oczywiście jest link. Pierwszy filmik już jest. Zapraszam gorąco do obejrzenia tego filmiku. Zapraszam przede wszystkim do subskrypcji kanału Byle do przodu. No bo im nas będzie więcej, tym będzie na pewno ciekawiej. Będzie można o czymś podyskutować i porozmawiać. Także z tym kanałem się nie rozstajemy. Zostawiamy tutaj tylko zostajemy tutaj z podróżami. Natomiast na Byle do przodu po prostu jedziemy do przodu. Koniecznie subskrybujcie, oglądajcie nowy kanał. Zapraszam, a tutaj na tym kanale do zobaczenia podczas kolejnej podróży. Jak widzicie za mną i tutaj wokół mnie, pogoda już się poprawia, już prawie mam wiosnę, przynajmniej w sercu. I myślę, że zaraz będzie można wrócić spokojnie do mojego podróżowania, chociaż gdzieś tutaj w okolicach. Także tutaj też się jakiś materiał na pewno pojawi. To cóż, do zobaczyska na obydwu kanałach. Hejka!